Dzień dobry, sobota, późne popołudnie. Jestem sobie w Portugalii, nie wiem co to jest za miejscowość, ale jest to niedaleko Auto Europy. Pierwszy raz jestem w takim miejscu, z tego powodu, że tutaj w ogóle wszystko jest takie z partyzanta robione, nie? W zasadzie tutaj to co pokazuję teraz to jest akurat jedno z lepszych, że tak powiem, miejsc do zjedzenia czegoś, nie? Bo dochodzę do miasta, już tutaj do centrum, że tak powiem. Ale widzisz, co tutaj jest, nie? Tutaj jest dzicz. No pomijam to, że dzisiaj jest zimno, oni za bardzo nie chcą się tutaj kąpać, tylko na deskach by pływali. Ale tam jest stanowisko dla kamperów, gdzieś tam po lewej stronie, mniej więcej na środku. No jakaś restauracyjka, tutaj ta zielona i tu w zasadzie są domy mieszkalne i strasznie pięknie to wygląda. Jutro wejdę sobie tam na górę i zobaczę co tam na górze jest, ponieważ według map to jest po prostu jakiś park narodowy tutaj, taki mniejszy. I widziałem też ludzi spacerujących tam na samym szczycie. Także tam na pewno będzie coś ciekawszego. Ale tak to trochę wygląda, nie? Zobacz, tu przyjeżdżasz sobie powiedzmy na jakieś tam wakacje. W miarę, nie? A tutaj zobacz, shooter, nie? Znaczy wiesz, to taka dzicz, jak ktoś lubi taką dzicz, to jest super. Nie wiem jak tam w dalszej części miasteczka jest, natomiast póki co brakło mi tutaj miejsca do nabrania wody. Można by, jakby ktoś miał pewnie potrzebę porozumienia się, to znaczy zabrania na większe jakieś powiedzmy ilości, nie? Nie tak jak ja powiedzmy z 10 litrów, to można by w jakimś barze pewnie nabrać, nie? Bo widziałem krany były. O, menu jest jakieś. Menu jest, ale weź to się rozczytaj. Nie wiem. Vegetariano. Aha. O, jest po angielsku. Jest po angielsku, portugalsku i po francusku. To Smith. No na burgery. Dobra, nie będę rozczytał, bo mi wiatr nawiał w oczy, no ale dobra. Jest jak jest, Angole też tu zresztą byli. Co tu jest? To nie wiem co tam jest zabudowane, ale dobra. Parkuje. Para motas, także. Ale ładnie słońce zachodzi, nie? Ja już wiem dlaczego, skąd bierze się to notoryczne łapanie ostrości, to jest prawdopodobnie przez to, że nagrywam 60 ramek na sekundę. No i co? I tak to wygląda. Ja wiedziałem, że to będzie coś w stylu shootera zamiast drogi, bo mi, zanim tu przyjechałem, to na mapach sobie to ogarniałem. O, tu ktoś się... Prawda? Ale to nie ten. Są inne opony. No ale... Osobówką wpierniczyć się na piasek, no to trochę ryzykowne, ale to jest sprawa. Znaczy na piasek, no tak jak tutaj to wygląda, nie? Widzisz, że już jest troszkę zruszane, więc po co się wbijać. Nie wiem, może tu kiedyś zrobią drogę, nie? Mamy jakąś latarnię, by tu jakaś wysepka się przydała. Ale nie ma tej wysepki, jest po prostu rozgarnięte. Ty, normalnie, no zobacz, tutaj tak. Ale za to masz tą drogę, nie? Ale za to tu od razu masz już plażę, nie? Parkingu praktycznie, no nie uświadczysz, nie? Ciekawe co będzie z drugiej strony. Tam przejdę się, bo ja zaparkowałem tam na górze, nie? Zaparkowałem na górze i bałem się tu zjeżdżać, bo drogę taką wąską zobaczyłem, mówię pierniczę, ale wiesz co? Pójdę sprawdzić, czy ja na nocki, chociaż widzę, że tam jakieś łebki się schodzą, czy tam w ogóle będzie
sens jakoś tutaj się wbijać. No co tam na górze stać przy tych... O, tu jest całkiem fajny parking. Stoję więc w takich, między takimi drzewkami, nie? Ale... tutaj mogłoby być całkiem znośnie. Całkiem znośnie. Nieprawdaż? Tu jakieś boisko chyba było, nie? Ty, kurwa, jak... Kurde, jak... O, tu jest... Aha, tak, bo tu jest bramka. No tak. Kurde, jakiejś Bułgarii. No ale... Zróbmy już sobie czystą symulację. Przyjeżdżasz tutaj. Cyk, cyk, cyk. Jedziemy. Parkujesz sobie. No i... Ty masz taki widok na zachodzące słońce. Czyli w tym wypadku wschodziłoby z tamtej strony. No, ale tutaj? Dlatego pewnie tak dużo ludzi tutaj przyjeżdża... przyjeżdża sobie właśnie wieczorem, nie? Bo jestem tu parę godzin, a wzmożony ruch jest, no, tak od godziny. Także tyle. Tyle byłoby na razie, bo więcej nie mam co tutaj pokazać.